Dzień dobry, witam Was z Rokietnicy. Jestem na terenie firmy Custom Camper One u Marka i u Piotra. Ta firma, która powstała w 2016 roku, także już ładnych parę lat istnieją na rynku. Ta firma zajmuje się wykonywaniem zawodów mini camperwanów, dużych camperwanów na indywidualne zamówienie. Każdy pojazd, który od nich wychodzi, to jest po prostu prototyp. Ja specjalnie stanąłem w tej chwili na tle tych trzech pojazdów, dlatego że oprócz wykonywania zabudowy w różnego rodzaju pojazdach, oni się wyspecjalizowali, to właściwie od tego też zaczynali, od montażu dachów sypialnianych. Krótko rzecz ujmując, jeżeli macie taki pojazd, on jest niski, nie możecie w nim stanąć, to zamontowanie takiego dachu sypialnianego tworzy Wam dodatkowe dwa miejsca do spania, ale dzięki temu również możecie po prostu stanąć w pełni wyprostowanej pozycji w takim samochodzie. Oprócz zabudowy małych mini campervanów również robią zabudowy dużych campervanów, ale to już jest temat na osobny odcinek. A w tym materiale filmowym chcę Wam pokazać bardzo fajnego, małego właśnie mini campervana z zamontowanym u góry dachem sypialnianym. Jest to pojazd zrobiony już i przystosowany do tego, żeby spokojnie tym samochodem podróżowały cztery i spały w nim cztery osoby. Możecie w tym samochodzie po prostu stanąć, wyprostować się, jest kuchnia, są cztery miejsca do spania i taki pojazd, który nie jest dużym samochodem, dla wielu osób jest to zaleta, nie będę ukrywał. Taki pojazd zapewnia Wam to, że możecie w nim spokojnie podróżować, mieszkać, przebywać, zjeść śniadanie, obiad i kolację. Jest to naprawdę bardzo w dobrych warunkach sobie po prostu w tym samochodzie żyjecie i podróżujecie. To co, zapraszam Was na ten film. Sami zaraz zobaczycie, jak ten mini camper van Renault Trafic się prezentuje. A komentarz do tego materiału filmowego zrobił Marek. On Wam w tym materiale filmowym opowie troszeczkę więcej o tym samochodzie, bo zna go lepiej niż ja. Przed nami jest model minivan Renault Trafic. Wiesz co, to jest dokładnie Renault Trafic trzeciej generacji 2016 roku. Długości L2, wysokości H1. Jest to o tyle niezwykły samochód, że sami się zastanawiamy, jak się nam udało całe to wyposażenie zmieścić do tego samochodu, bo jest bardzo mocno wyposażony. Zaczynając od dachu sypialnego, kończąc w zasadzie na klimatyzacji stacjonarnej. Jest to samochód czteroosobowy. Jest to samochód czteroosobowy, dokładnie tak. I można w nim stanąć. Można w nim stanąć, dokładnie, bo mamy zainstalowany dach sypialny, który umożliwia nam stanie w pozycji wyprostowanej, ponieważ łóżko, które tam jest zainstalowane, również wędruje równolegle do podniesionego dachu na siłownikach gazowych, co znacząco podnosi komfort użytkowania takiego samochodu, ponieważ można się normalnie przebrać czy skorzystać chociażby z kuchenki gazowej, która jest tam zainstalowana w zabudowie meblowej, nie trzeba się schylać. Dach sypialny daje tą możliwość, że możemy się wyprostować w samochodzie i normalnie z tego auta korzystać, nie tylko posiedząc i schylając się, tylko właśnie można się normalnie przebrać, można normalnie ugotować w zabudowie kuchennej, więc funkcjonalność jest, to jest chyba nawet ważniejsza funkcjonalność od tej drugiej, którą jest spanie. Moim zdaniem to, że można się wyprostować, jest dużo ważniejsze. No i przede wszystkim jest jeszcze trzecia funkcjonalność takiego dachu, o którym mało kto wspomina, a mianowicie bardzo mocna wentylacja tego samochodu. Kiedy mamy upał w samochodzie, a otworzymy te trzy okienka zamontowane tam w środku, w tym dachu sypialnym, no to robi nam się wentylacja wymuszona i samochód zachowuje się dosłownie jak wigwam. Mamy tam znośne temperatury wtedy w środku, bez użycia klimatyzacji stacjonarnej. Zainstalowaliśmy mu również kanapę oraz podłogę, która jest wyposażona w szyny. Jest możliwość przesuwania tej kanapy w zasadzie po całej długości części fotelowej tego samochodu. To jest też bardzo fajną funkcjonalnością, bo oprócz spania u góry mamy spanie dla dwóch osób na dole.
przy zachowaniu jeszcze całej lewej strony na zabudowę meblową. Ja rozumiem, że dzięki temu do jazdy możemy ją przesunąć do przodu pojazdu, tak. A jak potrzebujemy usiąść do stołu do obiadu, to sobie ją cofamy. Można ją przesunąć. Oprócz tego tą kanapę można w szybki i łatwy sposób całkowicie zdemontować, więc robi się nam tutaj z tego samochodu wóz bardzo uniwersalny. Zbiornik wody jest o pojemności 30 litrów. Uważamy, że to jest wystarczająca ilość wody dla małego campervana. Tankowanie tego zbiornika odbywa się poprzez port, który jest zamontowany na zewnątrz samochodu. Mało tego, w tym małym campervanie również zainstalowaliśmy bojler elektryczny oraz podgrzewany z Webasta, więc ten samochód jest wyposażony również w ciepłą wodę. Czy do zmywania, czy do prysznica zewnętrznego, który montuje się na zewnątrz samochodu. Jeszcze żeśmy zmieściliśmy tutaj do tego samochodu, dokładnie tak jak mówisz, klimatyzację stacjonarną. Samochód jest samowystarczalny, bo tych wszystkich standardowych akcesoriach, jak markiza, czy dodatkowy akumulator, to nawet tutaj nie wspominamy, bo to traktujemy jako standard. Natomiast, jako standard. Tak. A jaki duży ten panel fotowoltaiczny tam się Wam udało zmieścić? Tam zamontowaliśmy panel o mocy 190 W. On jest zainstalowany na dachu sypialnym, więc przede wszystkim można go sobie skierować idealnie w kierunku słońca pod kątem. Pod kątem 45 stopni i zwiększamy jego wydajność, więc wszystko tutaj jest fajnie przemyślane. Mam nadzieję, że Wam się ten mały mini campervan na bazie Renówki spodobał. Jeżeli macie taki mały samochód, chcecie z niego zrobić w pełni funkcjonalnego mini campervana, to wpadajcie do firmy Custom Campervan, do Marka i do Piotra, do Rokietnicy. Jeżeli macie jakiś większy pojazd, też potrzebujecie, żeby ktoś Wam zrobił zabudowę w takim busie i przekształcił go w pojazd specjalny, kempingowy, to też tutaj się meldujcie. Muszę Wam powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo dobry dojazd. Szybko to znajdziecie na mapie. Także zapraszam Was do Rokietnicy, do firmy Custom Campervan. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na ich stoisko. Jeszcze nie wiem, w której hali, w którym miejscu, nikt tego jeszcze nie wie. I zapraszam Was na ich stoisko na targi Caravan Salons 2024 w Poznaniu.